Mateusz, czy przypuszczałbyś, że wygrywając 10 spotkań z 11 nie będziecie, na Pucharze Świata nie będziecie mieli kwalifikacji olimpijskiej? Na pewno nikt nie brał w ogóle takiego scenariusza pod uwagę, ale potoczyło się jak potoczyło, no nie ma co wracać do tego, stało się, przegraliśmy, na pewno szkoda, wielka szkoda, no ale teraz mamy kolejny turniej, ten najważniejszy turniej i mamy zamiar wygrać ten turniej. Powiedziałeś, że nie ma co do tego wracać, czyli ten jeden set, który tak naprawdę z Iranem mógł dać wam ten awans, już o tym wszystkim zapomnieliście, teraz skupiacie się tylko i wyłącznie na turnieju kwalifikacyjnym w Berlinie. Tak, nie ma co wspominać porażek. Wspominajmy Mistrzostwo Świata z 2014, a nie tą porażkę na finiszu w Pucharze Świata. Nie ma co pamiętać o takich rzeczach, o tych porażkach. Trzeba to wyrzucić jak najszybciej z głowy i walczyć dalej. To jaki ten rok 2015? Bo w 2014 było Mistrzostwo Świata, a ten rok 2015 dla ciebie osobiście, indywidualnie chyba był całkiem niezły. A jaki to był rok dla reprezentacji Polski? Myślę, że nie był taki zły, jak wszyscy mówią. To czwarte miejsce w Lidze Światowej, co ona miała być tylko tak naprawdę przetarciem dla kilku nowych zawodników, dla nowej reprezentacji, bo tam kilku głównych zawodników odeszło z kadry. Czwarte miejsce udało się wywalczyć, wiadomo, blisko podium, szkoda, no ale nikt w ogóle sobie nie wyobrażał, że uda się wyjść z takiej trudnej grupy, jaką mieliśmy. Udało się, no to też można traktować w ramach sukcesu. No i w Pucharze Świata też tak naprawdę nie fart, bo to ten ostatni mecz zaważyło wszystkim, no ale 10 wygranych meczów, tylko ta jedyna porażka, która wyrzuciła nas z Serii, o tak naprawdę, mam nadzieję, że nie na stałe. I tak naprawdę nieudane to były tylko te Mistrzostwa Europy, bo zawaliliśmy tam, no ale myślę, że ciągle jeszcze mieliśmy w głowach tą Japonię.